Słuchajcie, co wam teraz powiem. Kiedy zaczynałem w hotelu Praga, złapał mnie szef za lewe ucho, wytargał za nie i mówi: Jesteś tu za pikolaka i pamiętaj, niczego nie widziałeś, niczego nie słyszałeś. Powtórz. No więc powiedziałem, że niczego w lokalu nie widziałem i niczego nie słyszałem. A szef wytargał mnie za prawe ucho i krzyczy: Ale zapamiętaj też sobie, że wszystko musisz widzieć i wszystko słyszeć. Powtórz. No więc powtórzyłem zdziwiony, że wszystko będę widział i słyszał. I tak się zaczęło. Co rano o szóstej byliśmy na rewirze. Taka niby parada. Przychodził pan hotelarz. Po jednej stronie dywanu stoi ober i kelnerzy. I na końcu ja, taki maleńki, jak na pikolaka przystało. A po drugiej stronie kucharze i pokojówki, podkuchenne i bufetowa. Pan hotelarz... Przechodził koło nas i sprawdzał, czy mamy czyste gorsy i kołnierze, czy niepowalane fraki, czy nie brakuje guzików, czy buty są wyczyszczone. I pochylał się, żeby wyniuchać, czyśmy myli nogi, a potem mówił: Dzień dobry panom, dzień dobry paniom. I już nikomu nie wolno było rozmawiać. Kelnerzy uczyli mnie, jak zawija się w serwetkę nóż i widelec, a ja czyściłem popielniczki i codziennie musiałem wyszorować kubełek na gorące serdelki, bo roznosiłem na stacji gorące serdelki. Nauczył mnie tego ten pikolak, co to już przestał być pikolakiem. Ach, jak on się napraszał, żeby dalej roznosić serdelki. Dziwiło mnie to nawet, ale później zrozumiałem. Nie chciałem robić i ja nic innego, tylko roznosić wzdłuż pociągu gorące serdelki. Ileż to razy dziennie podawałem serdelek za koronę 80 plus rogalik, ale podróżny miał tylko dwadzieścia koron, czasem pięćdziesiątkę, a ja nigdy nie miałem drobnych. Chociaż tak naprawdę to miałem, więc sprzedawałem dalej, aż wreszcie podróżny wskakiwał do pociągu i przepychał się do okna, wyciągał rękę, a ja wtedy najpierw odkładałem gorące serdelki, potem pobrzękiwałem w kieszeni drobnymi. Podróżny krzyczał, że drobne mam sobie zostawić, żebym wydał papierowe, więc powoli wymacywałem banknoty w kieszeni. Zawiadowca już gwizdał na odjazd, więc wyciągałem powoli banknoty, pociąg ruszał. A ja biegłem wzdłuż niego i kiedy pociąg się rozpędził, podnosiłem rękę i banknoty już, już dotykały palców podróżnego. Niektórzy to wychylali się aż tak, że ktoś w przedziale musiał ich przytrzymać za nogi. Ale zaraz palce prędko się oddalały, a ja zasapany stałem z wyciągniętą ręką, w której pozostawały te banknoty. To był mój numer. Mało który podróżny wracał po force. No i zacząłem mieć swoje pieniądze. Po miesiącu składało się tego parę setek. Wreszcie dobiłem nawet do tysiąca. No, a rano o szóstej i wieczorem przed snem szef chodził na kontrolę, czy umyłem nogi, i już o dwunastej musiałem być w łóżku. Wreszcie zacząłem nie słyszeć nic, chociaż słyszałem wszystko, i zacząłem nie widzieć i widzieć wszystko wokół siebie. Widziałem ten porządek i dyscyplinę i radość szefa z tego, że niby wszyscy patrzymy na niego krzywo. Nie do pomyślenia było, żeby kasjerka poszła do kina z kelnerem. Z miejsca dostawało się za to wymówienie. No i poznałem gości w kuchni. Ten stół stałych bywalców. Dzień w dzień musiałem czyścić kufle tych facetów. Każdy miał swój numer i swój znak. Szklanice z jeleniem i z fiołkami, szklanice kanciaste i brzuchate. A nawet kamionkowy dzbanek z marką HE z samego monachium. Każdego wieczora przychodziło doborowe towarzystwo. Pan rejent, naczelnik stacji, i prezes sądu, i weterynarz, i dyrektor szkoły muzycznej i fabrykant jina. A ja wszystkich obskakiwałem, podając i odbierając palta, a kiedy przyniosłem piwo, każda szklanica musiała trafić we właściwe ręce. Nie mogłem się nadziwić, jak bogaci ludzie przez cały wieczór potrafią rozprawiać na przykład o tym, że za miastem jest kładka, a przy tej kładce 30 lat temu stała topola. Od tego się zaczynało. Jeden mówił, że nie kładka, ale że sama topola. Drugi, że nie topola i nie kładka, tylko deska z poręczą. I tak popijali piwo i sprzeczali się i krzyczeli i wymyślali sobie ale wszystko na niby, bo kiedy się tak przekrzykiwali przez stół, że tam była kładka, nie to pola, a druga strona, że właśnie to pola, nie kładka, to i tak po chwili siadali znowu i wszystko było w porządku, bo krzyczeli tylko po to, żeby im lepiej smakowało. Innym razem spierali się, jakie piwo w Czechach jest najlepsze. Jeden mówił, że protiwińskie, drugi, że wodniańskie, trzeci, że pilzneńskie, czwarty, że nymburskie i kruszowickie. I znów krzyczeli na siebie, ale wszyscy się lubili i krzyczeli tylko dlatego, żeby coś się działo, żeby jakoś zabić tę wieczorową porę. Kiedyś pan naczelnik, jak mu podawałem piwo, pochylił się i szepnął, że pana weterynarza widziano u panienek u rajskich. Że wziął tam do pokoju Jaruszkę. A pan dyrektor szkoły powszechnej szepnął, że owszem, weterynarz tam był, ale nie w czwartek, tylko że już w środę i do tego z własną. No więc cały wieczór przegadali o panienkach od rajskich i o tym, kto tam była, kto nie, a mnie. Kiedy słyszałem te ich opowieści, było zupełnie obojętne, czy za miastem była Topola i Kładka, czy tylko ławka bez Topoli, czy też sama Topola albo czy branickie piwo jest lepsze od Protywińskiego. Nic nie chciałem widzieć ani słyszeć, ale jednak pragnąłem widzieć i słyszeć, jak tam wygląda u rajskich. Przeliczyłem pieniądze i ze sprzedaży gorących serdelków odłożyłem tyle, że mogłem się szarpnąć na rajskich. Nawet płakać na stacji umiałem, ponieważ byłem taki maleńki, idealny pikolak, więc ludzie machali na mnie ręką i zostawiali pieniądze, bo myśleli, że jestem sierotą. I tak oto dojrzewał we mnie plan, że kiedyś po jedenastej, już po umyciu nóg, wyskoczę przez okno pokoiku i wpadnę do rajskich. Ten dzień w Złotej Pradze zaczął się zupełnie zwariowanie. Przed południem Przyszła graja cyganów, elegancko ubranych i z pieniędzmi, bo to byli kotlarze. Siedzieli przy stole i zamawiali wszystko, co najlepsze, a przy każdym nowym zamówieniu pokazywali wypchane portfele. Przy oknie siedział dyrektor szkoły muzycznej, a ponieważ cyganie krzyczeli, przesiadł się na środek sali i dalej czytał książkę. Musiała być strasznie ciekawa, bo kiedy pan dyrektor wstał, żeby przejść trzy stoły dalej, to wciąż czytał tę książkę, nawet kiedy potem siadał, wymacał ręką krzesło i czytał dalej. Czyściłem szklanice dla bywalców i oglądałem je pod światło. Było jeszcze przedpołudnie, kiedy zobaczyłem tych rozeźlonych cyganów, którzy wpadli do naszej złotej pragi i chyba już w holu wyciągnęli noże. No! I zaczęło się coś strasznego. Skoczyli do tych cygańskich kotlarzy, a ci jakby już na nich czekali. Zerwali się, łapiąc za stoły i zastawili się nimi, żeby tamci cygani z nożami nie mogli ich dopaść. Ale i tak dwóch leżało już na podłodze z nożami w plecach, a tamci rżnęli i dźgali, gdzie popadło. Po rękach też, także stoły zachlapane były krwią. Lecz pan dyrektor szkoły muzycznej, uśmiechnięty, wciąż czytał książkę. A ta cygańska kotłowanina przetoczyła się nie obok, ale wprost przez niego. Zakrwawili mu głowę i książkę, dwa razy dźgnęli w jego stół, lecz pan dyrektor czytał dalej. Wylądowałem pod stołem i na czworakach poczołgałem się do kuchni. A cyganie wydzierali się, noże błyskały i te odbłyski niczym złote muchy przelatywały przez złotą pragę. Wreszcie cyganie, nie zapłaciwszy, wycofali się z restauracji. Na wszystkich stołach była krew, dwóch facetów leżało na podłodze, a na jednym stole walały się idealnie odcięte dwa palce i jednym sztychem urżnięte ucho, i jeszcze kawał mięsa. Kiedy przyszedł pan doktor i obejrzał zadźganych i te kawałki, to w ochłapie rozpoznał fragment mięśni ramienia. A osamotniony pan dyrektor szkoły złożył teraz głowę w dłoniach, łokcie oparł stół i czytał dalej tę swoją książkę. Wszystkie pozostałe stoły, sunięte przy wyjściu, utworzyły barykadę i osłoniły ucieczkę kotlarzy. Szef nie wpadł na lepszy pomysł – i włożywszy białą centkowaną kamizelkę, stanął przed restauracją i rozkładając ręce, mówił do przychodzących gości: Niestety zdarzył się u nas incydent. Otworzymy dopiero jutro. Wieczorem rewir miałem już wyszykowany. Znów wszystko lśniło czystością. W sezonie przynosiło się cały kosz kwiatów i wszędzie były goździki. Poszedłem spać. Ale kiedy nastała cisza i tylko na podwórku plaskały obrusy, jakby ze sobą rozmawiały, podwórze pełne muślinowych rozmów, otworzyłem okno, zsunąłem się i między obrusami, wzdłuż okienek, przedostałem się do furtki. Przeskoczyłem ją i poszedłem uliczką od latarni do latarni. Wolałem przeczekać w ciemności, aż wyminął mnie nocni przechodniej, i wreszcie w oddali zobaczyłem zielony napis u Rajskich. Stanąłem i chwilę to Z wnętrza kamienicy rozlegały się dźwięki orkiestronu, więc dodałem sobie odwagi i wszedłem do środka. A tam na korytarzu zobaczyłem okienko. Stanąłem przy nim, ale ono było tak wysoko, że musiałem podciągnąć się na rękach. A tam siedziała pani Rajska i powiedziała, – Czego sobie życzysz, młodzieńczy? – Odparłem, że chciałbym się zabawić. No więc otworzyła i kiedy wszedłem, zobaczyłem młodą, czarnowłosą panienkę. Miała elegancką fryzurę i, i paliła papierosa. Zapytała mnie, na co mam ochotę. Ja na to, że mam ochotę na kolacyjkę, a ona przynieść tu czy do lokalu poczerwieniałem i oświadczyłem nie. Ja chcę zjeść w chambre séparée. Przyjrzała mi się, gwiznęła, przeciągle i spytała chociaż odpowiedź z góry znała. A z kim? Ja zaś wskazałem na nią i powiedziałem z panią. Pokręciła głową, podała mi rękę i poprowadziła ciemnym korytarzem z czerwonym przytłumionym oświetleniem. Otworzyła drzwi, tam była kozetka, stół i dwa obite pluszem fotele. Światło rozlewało się skądś za zasłony zwisającej z karnisza i odbite z sufitu spadało w dół niczym gałązki płaczącej wierzby. Usiadłem i kiedy wymacałem pieniądze, od razu wstąpiły we mnie siły, więc pytam, zje pani ze mną? Czego się pani napije? A ona, że szampana. Kiwnąłem głową, ona zaklaskała, i przyszedł kelner z butelką, rozlał, a ja piłem szampana, bąbelki wchodziły mi do nosa, kichałem i panienka też piła szklaneczkę za szklaneczką. A kiedy mi się przedstawiła, zrobiła się głodna, no to ja powiedziałem: Niech pan przyniesie co macie najlepszego. A ona, że lubi ostrygi, że tu mają świeże. No więc jedliśmy ostrygi i znowu był szampan, a, a potem jeszcze. A ona zaczęła mnie głaskać po włosach i spytała, skąd pochodzę. Ja na to, że z tak małej wioski, że dopiero w zeszłym roku zobaczyłem pierwszy raz w życiu węgiel. Śmiała się z tego i powiedziała, że był na luzie. Było mi gorąco, więc zdjąłem marynarkę. A ona powiedziała, że. Jej też jest gorąco, więc czy mogłaby zdjąć sukienkę? Chętnie jej pomogłem i ułożyłem sukienkę na krześle, a potem ona rozpiła mi rozporek i wtedy już wiedziałem, że u rajskich musi być nie tylko pięknie czy cudownie, ale wprost rozkosznie. Rajsko. Wzięła mnie za głowę i wtuliła ją między pachnące piersi, a ja zamknąłem oczy i zrobiłem się jakiś senny, tak cudny był ten zapach i te kształty, i gładkość skóry. Ona zaś przesuwała moją głowę coraz niżej i niżej, wąchałem jej brzuch, oddychała głęboko i było to tak cholernie piękne, że nie marzyłem już o niczym więcej, li tylko o tym, że co tydzień na to właśnie uskładam z gorących serdelków osiem setek, nawet więcej, bo mam piękny i wzniosły cel, jak mawiał mój tatko. Właśnie, żebym zawsze miał cel i wtedy będę uratowany, bo będę miał po co żyć. A później nadszedł czas ubierania i czas płacenia i czas pożegnania. Ober liczył i liczył, wreszcie podał mi rachunek na 720 koron. Żegnając się, wyjąłem ze dwie setki i dałem jej jaruszce, a kiedy wyszedłem od rajskich, oparłem się o pierwszy lepszy mur i stałem tak w mroku, rozmarzony. Wreszcie wiedziałem, co się dzieje w tych pięknych domach z panienkami i powiedziałem sobie: Chłopie, zaliczyłeś. Jutro też to przyjdziesz i znowu będziesz odstawiał wielkiego pana. Bo wszystkich tam aż zamurowało. Przyszedłem jako pikolak, co to roznosi na stacji gorące serdelki, a odchodziłem jak ktoś lepszy od każdego z tych panów, który zasiada w złotej pradze przy stoliku dla bywalców, zarezerwowanym tylko dla ekstra gości, tylko dla miejskiej śmietanki. Patrzyłem już na świat inaczej. Pieniądze. Otworzyły mi drzwi nie tylko do Rajskich, ale i do szacunku. Przypomniałem sobie jeszcze, że pani Rajska, kiedy z recepcji zobaczyła, jak lekką rączką szastam dwiema stówkami, przypadła mi do ręki i chciała ją pocałować. A ja myślałem, że chcę sprawdzić, która jest dokładnie godzina, chociaż jeszcze nie miałem zegarka. Ale ten pocałunek nie był dla mnie pikolaka ze Złotej Pragi, tylko dla tych dwóch setek. I w ogóle pieniędzy, które miałem. A miałem jeszcze tysiąc koron schowanych w łóżku. Dla pieniędzy, których mogę mieć nie jak lodu, ale tyle ile codziennie zarobię na stacji sprzedając gorące serdelki. Przed południem wysłali mnie z koszem po kwiaty. A kiedy wracałem, zobaczyłem jakiegoś dziadka, jak na czworakach szuka zawieruszonego pieniądza. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że. Naszymi stałymi bywalcami są i ogrodnik, i mistrz wędliniarski, i rzeźnik, i właściciel mleczarni parowej, że schodzą się u nas dostawcy pieczywa i mięsa. A ile to razy szef, kiedy zaglądał do lodówki, krzyczał, natychmiast idź do rzeźnika i powiedz mu, żeby sobie zabrał tego chudego cielaka, i to już! No i cielak do wieczora znikał, a mistrz rzeźnicki siedział sobie jak gdyby nigdy nic. E, więc ten dziadek... Chyba nie dowidział I po macku grzebał dłonią w kurzu Czego to czulku szukacie, co? Mówię Odpowiedział, że zgubił dwadzieścia halerzy Więc poczekałem I kiedy obok przechodzili ludzie Wziąłem garść drobnych I podrzuciłem je w powietrze Potem szybko złapałem kosze za uszy Zanurzyłem się w goździkach I poszedłem dalej Kiedy przed rogiem się odwróciłem Zobaczyłem, że na ziemi pełza jeszcze paru przechodniów i wszyscy byli przekonani, że te monety wypadły właśnie im, i jeden naskakiwał na drugiego, żeby mu oddał pieniądze, i tak na klęczkach skłócili się, prychali na siebie i skakali sobie do oczu jak koty w butach. Wtedy roześmiałem się, bo już wiedziałem, co jest grane, w co ludzie wierzą i do czego są zdolni za parę monet. Kiedy przyniosłem kwiaty i zobaczyłem, że przed naszą restauracją stoi dużo ludzi, Wbiegłem do pokoju dla gości, wychyliłem się z okna i rzuciłem pełną garść drobnych tak, żeby spadły nie tuż przy ludziach, ale parę metrów dalej. Zbiegłem na dół i zacząłem przycinać goździki, wkładając po dwie gałązki aż i po dwa goździki do wazonika. A przy tym patrzyłem przez okno, jak ludzie pełzają na czworakach i zbierają pieniądze. Moje monety. I kłócą się o dwudziestochależówkę, którą jeden ponoć zobaczył wcześniej niż ten, który ją podniósł. Tej nocy i podczas następnych śniłem i roiłem. Później też za dnia, kiedy nie było nic do roboty, a trzeba było coś robić, żeby wyglądało, że się jest zajętym. Kiedy tak czyściłem szklanice oglądałem je pod światło, przykładałem je do oczu i po drugiej stronie szkła widziałem poobtłukiwany rynek i słup morowy i niebo i na nim chmury, więc później nawet na jawie. Marzyłem o tym, że latam nad miasteczkami, miastami, wioskami i osadami, że mam nieskończenie dużą kieszeń i nabieram pełnymi garściami monety. Zupełnie jakbym siał zboże i rzucam je na bruk, ale zawsze za plecy przechodniów czy stojących ludzi pełne garście miedziaków i widzę, że właściwie nikt nie potrafi się powstrzymać i zbierają te dwudziestochależówki i trykają się głowami, a ja lecę już dalej i jest mi dobrze. Przełykałem z wrażenia ślinę podczas snu, kiedy nabierałem w kieszenie garści i rzucałem je za plecy kolejnym grupkom, a pieniądze padały z brzękiem i toczyły się na wszystkie strony. Potrafiłem jeszcze niczym pszczoła wlecieć do wagonu tramwaju albo pociągu, i ni stąd ni zowąd cisnąć garść miedziaków na podłogę, a wszyscy natychmiast pochylali się, popychali jeden drugiego, każdy chciał pozbierać drobniaki, i każdy myślał i był pewien, że to właśnie jemu wypadły. Te rojenia poprawiały moje samopoczucie, ponieważ byłem maleńki. Musiałem nosić wysoki, kauczukowy kołnierzyk, a więc miałem przy tym krótką szyję, i kołnierzyk wżynał mi się nie tylko w nią, ale i pod brodą. Więc, żeby mnie nie bolało, chodziłem z głową zawsze zadartą. Nauczyłem się nawet tak patrzeć, bo nie mogłem bezboleśnie zwiesić głowy i schylałem się całym tułowiem. A kiedy tak zadzierałem głowę, moje powieki spadały i patrzyłem na świat jakby z pogardą lekceważąco, hardo, tak, że nawet goście myśleli, że jestem zadufany. Co tydzień uskładałem sobie na następną panienkę, zawsze na inną, a ta druga panienka w moim życiu to była blondynka. Kiedy przyszedłem i zapytali mnie, czego sobie życzę, odparłem, że chcę zjeść kolację i od razu dodałem ale w chambre separę. A kiedy chcieli wiedzieć z kim, wskazałem na blondynkę i znów byłem zakochany tym razem w blondyneczce było z nią nawet jeszcze cudowniej niż za pierwszym razem chociaż to pierwsze było niezapomniane no i wciąż sprawdzałem siłę pieniądza zamawiałem szampana zawsze naprzód go kosztowałem panienka musiała pić ze mną autentyk nie pozwalałem już żeby nalewali wina a panience lemoniady kiedy leżałem nagi i gapiłem się w sufit, a blondynka leżała obok mnie i też się tam gapiła, ni stąd, ni zowąd wziąłem i wyjąłem z flakonu piwonie. Oberwałem płatki i obłożyłem nimi brzuch tej panienki. Było to tak piękne, że sam się zdumiałem, a panienka chciała wstać, żeby spojrzeć na swój brzuch, i, i piwonie zaczęły spadać. Więc delikatnie popchnąłem ją, żeby jednak leżała. Zdjąłem lustro z haka i ustawiłem je tak, że panienka mogła widzieć, jak piękny jest jej udekorowany kwiatami brzuch i powiedziałem: "To będzie piękne. Ile razy tu przyjdę, zawsze obłożę ci brzuszek kwiatami, które tu będą". A ona że jeszcze nigdy czegoś takiego nie przeżyła, takiego hołdu złożonego jej urodzie, i stwierdza, że zakochała się we mnie z powodu tych kwiatów. A ja na to, że będzie pięknie, kiedy na Boże Narodzenie nazrywam gałązek świerczyny i tymi gałązkami obłożę jej brzuszek. A ona że będzie jeszcze piękniej, kiedy obłoży jej brzuch jemiołą. A najlepiej by było, i ona to musi załatwić, gdyby nad kozetką, pod sufitem wisiało lustro, żebyśmy widzieli siebie leżących, a przede wszystkim, jaka ona jest piękna, nago, z wianuszkiem wokół futerka, wianuszkiem, który by się zmieniał tak jak pory roku, z wianuszkiem kwiatków właściwych dla konkretnego miesiąca. I... Jakie to będzie piękne, kiedy obłożę ją margarytkami albo goździkami i, i chryzantemami i astrami i kolorowymi liśćmi. Wtedy wstałem, objąłem się rękami i czułem, że jestem wielki. Na odchodnym dałem jej dwieście koron, ale ona mi je oddała. Położyłem je więc na stole i wyszedłem. I miałem przy tym wrażenie, że mam metr 80 pani rajskiej w okienku wręczyłem stu koronówkę, a ona pochyliła głowę patrząc na mnie przez okulary, i wyszedłem w noc. A niebo w ciemnych uliczkach pełne było gwiazd, a ja nie widziałem niczego prócz przylaszczek, śnieżyc, przebiśniegów i pierwniosków okalających brzuch jasnowłosnej panienki. I im dłużej szedłem, tym bardziej byłem zdumiony, skąd wziął się we mnie ten pomysł, żeby niczym sałatką, półmisek z szynką obłożyć kwiatowymi płatkami cudny kobiecy brzuch z pagórkiem włosów pośrodku. Więc dalej okrywałem nagą blondynkę pięciornikami, płatkami tulipanów i kosadzców i, i, i wszystkimi kwiatami, jakie tylko znałem. Postanowiłem, że jeszcze to przemyślę, bo to rozrywka na cały rok. I zrozumiałem, że za pieniądze można kupić nie tylko ładną dziewczynę, ale też i poezję. Następnego dnia, kiedy zbliżało się południe, a ruch był największy, otworzyły się drzwi i stanęła w nich, ale wpierw odwróciła się, żeby je zamknąć. Ta Piękna blondynka od rajskich. Usiadła, otworzyła torebkę, wyciągnęła z niej kopertę i rozejrzała się, a ja przyklęknąłem i prędko zabrałem się do sznurowania trzewika, a serce waliło mi w kolano. Wtedy podszedł ober i powiada: śmigaj na rewir! Ale ja tylko skinąłem głową, a kolano, jak gdyby zamieniło się na miejsce z sercem, tak mną zatrzęsło. Zaraz jednak wziąłem się w garść i wyprostowałem. Głowę wyciągnąłem, ile się da, i przerzuciwszy serwetkę przez ramię, zapytałem panienkę, czym mogę służyć. A ona na to, że chciała widzieć mnie i, i, i malinową oranżadę. Zauważyłem, że ma na sobie letnią sukienkę, sukienkę pełną piwoni. Cała była oblężona przez klomby piwoni, Spłonąłem więc i poczerwieniałem zupełnie jak piwonia. Tego się nie spodziewałem. Gdzieś miałem moje pieniądze, gdzieś miałem moje tysiące. To, co teraz widziałem, było całkiem za darmo. No i poszedłem po tacę malinowych oranżat, a kiedy je niosłem, to z koperty, którą blondynka położyła na obrusie, wypełzły te moje dwie stu koronówki. A ona spojrzała na mnie tak, żeż rozdzwoniły się wszystkie oranżady i ta pierwsza sunęła się, powoli przychyliła i wylała się jej na łono. Z miejsca zjawił się ober, a zaraz potem przybiegł szef i zaczęli przepraszać. Szef złapał mnie za ucho, wykręcił jej i to był błąd, bo blondynka krzyknęła na całą restaurację na co sobie pan pozwala, a szef oblał i zniszczył pani sukienkę, a ja będę za to musiał płacić. Ona co panu do tego? Ja nic od pana nie chcę. Dlaczego wystawiacie na pośmiewisko tego człowieka? No to szef yy, oblał pani suknię. Wszyscy przestali jeść, ona zaś stwierdziła. Nie pański interes! Zabraniam panu tego! A teraz proszę! I wzięła oranżadę, polała nią głowę, włosy, a potem następną oranżadę i za chwilę cała była w soku malinowym i pęcherzykach gazu. Wreszcie wlała ostatnią malinową oranżadę za dekolt i rzekła. Płacę! I wyszła. A za nią sunął zapach malin. Szef wziął ze stołu kopertę i powiedział: y, Leć za nią, zapomniała! Wybiegłem więc. A ona stała na rynku jak jarmarczny stragan z tureckim miodem, otoczona przez osy i pszczoły, lecz nie opędzała się przed nimi. One zaś zbierały z niej słodki sok którym oblała się tak, jakby na sobie miała jeszcze jedną skórę, cienką warstwę, niczym politura na meblach albo lakier podkładowy. Patrzyłem na te suknie, a kiedy podałem jej dwie setki, ona oddała mi je i oświadczyła, że wczoraj wieczorem zostawiłem je u niej przez pomyłkę. I dodała, żebym wieczorem przyszedł do rajskich, bo kupiła piękną wiązankę polnych maków. A ja widziałem, że na słońcu ta malinowa oranżada przyschła do jej włosów, że zesztywniały, stwardniały zupełnie jak malarski pędzel, kiedy go nie dać do pokostu, jak rozlana guma arabska, jak szelak, że ta słodka oranżada przylepiła suknię do ciała, że będzie ją musiała z siebie zrywać, jak stary plakat, jak starą tapetę ze ściany. Ale to wszystko nic, najbardziej. Wstrząsnęło mną, że tak ze mną rozmawiała, że się mnie nie bała, że wiedziała o mnie więcej niż ci z naszej restauracji, że wiedziała o mnie chyba więcej niż ja sam o sobie. Tego wieczora szef powiedział, że mój pokój na parterze potrzebny mu jest na pralnię, więc muszę zabrać swoje manatki na pierwsze piętro. Yy, znaczy jutro, mówię. A szef spojrzał na mnie i już wiedziałem, że wie wszystko, że muszę się przeprowadzić od zaraz. Przypomniał mi znowu, że o 11 ma mi spać, że odpowiada za mnie zarówno przed moimi rodzicami, jak i przed społeczeństwem i, i że taki pikolak musi przez całą noc spać, żeby mógł przez cały dzień pracować. Z gości naszego lokalu najsympatyczniejsi byli wędrowni handlarze. Pewnie, że nie wszyscy, bo wśród agentów zdarzali się handlarze albo bublami, albo towarami, które nie szły. Tacy agenci, co to wciskają byle kit. Najbardziej to lubiłem grubego komiwojażera. I kiedy przyszedł pierwszy raz, popędziłem prosto do szefa, który aż się wystraszył, i powiada, czego? Wykrztusiłem z siebie. Panie szefie, jest u nas jakaś gruba ryba. Poszedł więc go sobie obejrzeć i rzeczywiście takiego grubego człowieka jeszcze u nas nie było. Pan szewnie nie pochwalił, sam wybrał dla niego pokój i ten komiwojażer zawsze później w nim spał. Ze specjalnym łóżkiem, pod które parobek podłożył cztery kloce i jeszcze wzmocnił je dwoma dylami. No, a tamten pokazał nam piękny numer. Miał jeszcze ze sobą takiego pomagiera, który nosił na plecach coś ciężkiego. Ten pomagier przypominał tragarza na stacji. Niósł na popręgach coś, co wyglądało na potężną maszynę do pisania. Pod wieczór, kiedy ten agent zjadł już kolację, a jadał zawsze tak, że brał najpierw kartę, spoglądał na nią, niby że nic nie może wybrać, a potem mówił: e, oprócz tych płucek na kwaśno, dawajcie mi wszystkie drugie dania po kolei. Kiedy będę kończył pierwsze, dawajcie następne, aż powiem dość. I kiedy się najadł, a zjadł zawsze dziesięć dań, westchnął błogo i oświadczył, że chciałby coś na ząb. I za pierwszym razem to było dziesięć deka salami. Szef mu je przyniósł, wtedy agent otworzył drzwi, wziął pełną garść monet i wyrzucił je na ulicę. A potem, kiedy zjadł parę plasterków salami, Chyba się rozgłościł, bo znów nabrał pełną garści drobnych i znów wyrzucił je na ulicę. I, I niemal ze złością usiadł. Bywalcy patrzyli najpierw na siebie, później na szefa. A ten nie wpadł na lepszy pomysł, tylko wstał, ukłonił się i zapytał. Za pozwoleniem, dlaczego szanowny pan rozrzuca te drobne? Agent na to... A czemu mam nie wyrzucać drobnych na ulicę, skoro pan, właściciel tego interesu, dzień w dzień wyrzuca tak samo dziesięciokoronówki? Szef wrócił do stołu i przekazał to bywalcom. Ale ci zaniepokoili się jeszcze bardziej, więc szef postanowił wrócić do stołu, grubasa i powiada za pozwoleniem. – Ale tym razem chodzi o mój kapitał. Niech pan sobie rozrzuca monety wedle woli, tylko co z tym mają wspólnego moje dziesięciokoronówki? Grubas wstał i rzekł. – Już to panu wyjaśniam. Za pozwoleniem, czy mogę zajrzeć do kuchni? Szef ukłonił się i wskazał ręką drzwi do kuchni. Kiedy tam weszli, usłyszałem, jak tamten się przedstawił. – Jestem przedstawicielem firmy Van Berkel – i proszę mi ukroić dziesięć deka salami, dobrze? No i szefowa pokroiła, zważyła, dała mu na talerzyk, a my wszyscy przestraszyliśmy się, że to pewnie jakaś kontrola. Ale agent zaklaskał i z skąta podniósł się ten pomagier, dźwigając przykryty narzutą przedmiot, który teraz wyglądał na kołowrotek. Pomagier wszedł do kuchni i postawił tę maszynerię na stole. Agent ściągnął narzutę, a tam był taki Napięty, piękny, czerwony przyrząd. Płaska, okrągła, lśniąca piła, obracająca się na wałku, a na końcu wałka była korbka z rączką i jeszcze przycisk obrotowy. Grubas uśmiechał się czule do tego przyrządu i mówił: Proszę Państwa, największą firmą na świecie jest Kościół Katolicki. Firma ta handluje czymś, Czego nikt nigdy nie widział, czego nikt nie dotknął, jak świat światem nikt tego nie spotkał i to jest, proszę państwa, to, co ma na imię Bóg. Druga na świecie jest firma International i już ją państwo znają. Jest to urządzenie stosowane na całym świecie, czyli tak zwana kasa, która, jeśli człowiek używa właściwych przycisków, wieczorem zrobi za niego dzienny bilans i nic nie trzeba rachować. A trzecią jest firma, Którą reprezentuje Van Berkel, producent wag ważących tak samo dokładnie na całym świecie na równiku czy na biegu niepółnocnym. Prócz tego produkujemy wszystkie typy urządzeń do krojenia mięs i wędlin, a oto walor tego przyrządu: bardzo proszę. Poprosił kawałek salami, obrał ze skórki, położył go na wadze, a potem jedną rączką kręcił korbką, a drugą dociskał laskę kiełbasy do obracającego się ostrza. I na deseczce, Odkładała się sterta kiełbasy. Rosła, jakby skroił cały ten kawałek, chociaż kiełbasy nie za wiele ubyło. Agent przestał kręcić i spytał. Jak Państwo myślą, ile skroiłem tej kiełbasy? Szef powiedział, że 15 deka, ober 11. A ty mały? Zapytał mnie. Powiedziałem, że 8 deka. A szef wziął mnie za ucho, wytargał i, i tłumaczył się agentowi: Biedaczek, matka przy karmieniu upuściła go głową na bruk. Ale komiwojażer mnie pogłaskał, uśmiechnął się pięknie i powiedział: Ten chłopak był najbliżej prawdy. Rzucił na wagę pokrojoną kiełbasę i zaraz obstąpiliśmy tę czarodziejską maszynkę. Było jasne, że ten przyrząd daje zarobić. A kiedyśmy się rozstąpili, Agent wziął pełną garść monet, rzucił ją do skrzynki na węgiel i zaklaskał. I znów jego pomagier przyniósł jeszcze jeden pakunek. Przykryty, wyglądał jak kopułka, pod którą babcia miała Marię Pannę. A kiedy już zdjął pokrywę, to stała tam waga, zupełnie aptekarska, z cienkim języczkiem i podziałką tylko do kilograma. Agent powiedział: e, Proszę Państwa, ta waga jest tak dokładna że dmuchnę na nią, a ona pokaże, ile waży mój oddech. Dmuchnął i rzeczywiście waga drgnęła. A on wziął z naszej wagi pokrojone salami, rzucił je na swoją i waga pokazała, że kiełbasy jest dokładnie sześć deka i trzy czwarte. Zrozumieliśmy, że nasza waga okrada szefa na ćwierć deka, a agent obliczał na stole. Znaczy się, mamy tak... Podkreślił obliczenie i podsumował, jak sprzeda pan przez tydzień 10 kilo salami, to ta waga zaoszczędzi panu 100 razy ćwierć deka kiełbasy, czyli prawie pół laski. I zamkniętą w kółak pięścią oparł się o stół, a nogę ustawił tak, że czubkiem dotykał ziemi, obcas zaś sterczał w górę, a komiwojażor uśmiechał się przy tym triumfalnie. Idźcie mi stąd, rzekł szef, a yy, my pogadamy o interesach. Chcę, żebym wam to wszystko zostawił, tak jak leci, kupuję to. Za pozwoleniem, ten egzemplarz jest tylko na pokaz, powiedział agent, wskazując tragarza. Przez tydzień chodziliśmy z tym po wszystkich karkonoskich pensjonatach i prawie w każdej przyzwoitej knajpie sprzedaliśmy i maszynkę do krojenia, i jedną wagę. Znaczy się skarbonki na podatek, bo ja je tak po swojemu nazwałem. Ten agent chyba mnie polubił. Musiałem mu przypominać jego młodość, bo kiedy go spotykałem, głaskał mnie i uśmiechał się tak czule, że mało nie płakał. Czasami kazał sobie przynosić do pokoju mineralną. Kiedy przychodziłem, zawsze już był w piżamie. Leżał na dywanie, a ten ogromny brzuch obok niego niczym jakaś wielka beczka. Podobało mi się, że nie wstydził się swego brzucha, ba nosił go przed sobą, jakby to była jakaś reklama, taran, którym kruszył idący mu naprzeciwko świat. Zawsze mi mówił: e, Siadaj, syneczku. I zawsze się przy tym uśmiechał, a ja czułem się tak, jakby nie pogłaskał nie tatuś, ale mamusia. Raz zachciało mu się opowiadać: Wiesz, zaczynałem tak samo jak ty. Też byłem taki kajtek. Firmie Korew galanteria. E, moje dziecko, jeszcze dziś myślę o tym swoim szefie. Ten mi stale powtarzał. Porządny kupiec zawsze ma trzy rzeczy: nieruchomości, interes, magazyny. Jak stracisz magazyn, zostanie ci jeszcze interes. Jak stracisz interes i magazyn, to masz chociaż nieruchomość. A tej ci już nikt nie może zabrać. Wysłali mnie kiedyś pogrzebienie. Piękne kościane grzebienie, 800 koron kosztowały. Wiozłem ci je na bagażniku bicykla i w dwóch olbrzymich torbach. Weź cukierka, weź, tego se weź, to są wiśnie w czekoladzie. I wdrapuję się ja pod górkę na bicyklu. A, a ile masz lat? Odpowiedziałem, że 15. A on kiwnął głową, wziął cukierka, mlasnął i mówił dalej. I wdrapuję się ja z tymi grzebieniami na górkę. A tu mnie wyprzedza chłopka, też na bicyklu. Zatrzymała się na górce w lesie, a kiedy się tam wreszcie dociągnąłem, popatrzyła na mnie tak jakoś, że spuściłem oczy, a ona mnie pogłaskała i mówi: Skoczymy na maliny? Ułożyłem bicykl razem z tymi grzebieniami w rowie, ona położyła swój na moim i wzięła mnie za rękę, i zaraz za pierwszymi krzaczkami przewróciła mnie, porozpinała i zanim się obejrzałem, była już górą. Przywaliła mnie. No, więc ten pierwszy raz zaliczyłem z tą chłopką. A potem przypomniałem sobie o moim bicyklu i grzebieniach. Pobiegłem i widzę, że jej bicykl leży na moim. Wtedy damki miały na tylnym kole takie kolorowe siatki. Podobnie jak konie miewały frędzle na łbie i szyi. Pomacałem i wyczułem, że grzebienie są, więc odetchnąłem. A ta wieśniaczka, kiedy przybiegła i zobaczyła, że nie mogę wydostać pedału z tych frędzli, powiedziała, że to znak, żebyśmy się jeszcze nie rozstawali. Ale ja się bałem. No, no wyj tego cukierka, to się nazywa nugat. To pojechaliśmy na bicyklach w lasek, i tam wieśniaczka znów wsadziła mi łapę w spodnie. No, no tak, wtedy byłem młodszy, nie to co teraz. I wtedy ja leżałem na niej, tak samo jak nasze bicykle w krzakach. Ona położyła swoją damkę na ziemię, a ja swój na niej. I tak się kochaliśmy jak te bicykle. <laughs> nie lubiłem sezonowych agentów. Ober też za nimi nie przepadał. To byli przeważnie szuje, agenci kuci na cztery nogi. Ledwie taki wszedł do lokalu, a my już wiedzieliśmy, że najchętniej pojadłby i zwiał przez okno bez płacenia. Zresztą parę razy tak właśnie było. Z tych, co u nas nocowali... Najfajniejszy był gumowy król, agent, który zaopatrywał drogerię w intymne artykuły z gumy, reprezentant firmy Primeros. Kiedy się zjawiał, za każdym razem miał coś nowego i dlatego bywalcy zapraszali go do stołu, bo zawsze komuś wyciął głupi kawał, z czego reszta oczywiście się cieszyła. Ten komiwojażer rozdawał rozmaite prezerwatywy w różnych kolorach i kształtach, a ja, chociaż byłem jeszcze pikolakiem, dziwiłem się. I czułem wstręt do naszych stałych bywalców, którzy na ulicy wyglądali tak dostojnie, ale przy stole, kiedy się rozochocili, to przypominali koty w marcu albo małpy. Tak byli bezwstydni i śmieszni. Ten gumowy król zawsze komuś podrzucał do jadła primerosa. Wsuwał na przykład pod i kiedy gość brał się do jedzenia, to wszyscy rechotali, bo wiedzieli, że najpóźniej za miesiąc przydarzy im się to samo, no i w ogóle lubili sobie robić kawałki. Taki pan żywnostek, ten, który miał fabrykę sztucznych zębów, co chwilę wrzucał komuś do piwa parę zębów albo kawałek sztucznej szczęki. A kiedyś wypił własne zęby, które wrzucił sąsiadowi do kawy, z tym, że sąsiad podmienił filiżanki i pan żywnostek mógłby się udławić, tylko że weterynarz walnął go z całej siły w plecy, zęby wyleciały i wpadły pod stół. A pan żywnostek myślał, że to zęby fabryczne, i rozdeptał je. I dopiero później poznał, że to jego zęby robione na miarę. Z tego najbardziej cieszył się pan szloser, technik dentystyczny, bo lubił szybkie usługi, na których zarabiał najwięcej. Jego sezon to była pora odstrzału zajęcy i bażantów, bo wieczorem po pukaninie Koła łowieckie tak się spijały, że wielu strzelców gubiło i łamało sobie zęby. No i pan szloser pracował dniami i nocami, żeby te zęby ponaprawiać, byle tylko żona się nie dowiedziała, albo żeby to jakoś przez parę dni zamaskować przed rodziną. No, a ten y gumowy król nosił ze sobą też inne rzeczy. Kiedyś przyniósł tak zwane ukojenie wdów. Nigdy się nie dowiedziałem, co to było. Schowane w takim pokrowcu jak klarnet, ukojenie wdów krążyło wokół stołu, wszyscy to otwierali i ryczeli ze śmiechu, a potem prędko zamykali i podawali dalej. Więc chociaż roznosiłem piwo, nie dowiedziałem się, jakie to było ukojenie. Pewnego dnia zjawił się w Złotej Pradze przedstawiciel firmy Krawiecki z Pardubic. Nasz ober, który wciąż nie miał czasu, Trafił do niego przez armię, dokładniej przez jednego podpułkownika, którego obsługiwał, a ten polecił mu tego agenta, który sypiał u nas dwa razy w roku. Widziałem to i za nic nie potrafiłem zmiarkować, o co chodzi. Facet najpierw zmierzył panu Oberowi spodnie, a potem kazał mu stać w samej kamizelce i białej koszuli, i do pleców, piersi, wokół pasa i szyi przykładał mu takie Paski z papieru pergaminowego i pisał na nich miary, i kroił bezpośrednio na oberze, jakby mu z tych pasków szył frak, a przecież nie miał przy sobie materiału. Potem te stążki ponumerował i starannie ułożył w torebce, którą zakleił i zapisał na niej datę urodzin naszego obera, no i ma się rozumieć jego imię i nazwisko. Wziął zaliczkę i powiedział, że wszystko załatwione. I że teraz przyjdzie mu tylko czekać, aż frak przyślą pocztą, bo żadnych przymiarek już nie trzeba. W końcu w tej ani w innej firmie zamówił sobie frak, a ober naprawdę nie miał czasu. Później usłyszałem to, o co chciałem zapytać, ale nie miałem śmiałości. Jak to wszystko idzie dalej? Przedstawiciel powiedział to sam z siebie. Układając zaliczkę w pękatym pigularesie, tłumaczył cicho. Wie pan, to jest ta rewolucja w naszym kraju, może w Europie, albo i świecie, którą wymyślił mój szef. Oficerowie, aktorzy i ci wszyscy, co mają mało czasu, tak jak i pan, panie starszy, ja ich wszystkich elegancko wymierzam, wysyłam miarę do pracowni, a tam tymi paskami okładają coś w rodzaju Krawieckiego manekina, tyle że w jego środku jest worek z gumy, który powoli się napompowuje, aż wygładzi się te wszystkie sklejone stążeczki, twardniejące dzięki szybko schnącemu klejowi. Potem zdejmuje się te paski i pański napompowany tułów wzlatuje pod sufit. Przywiązuje się do niego sznureczek tak jak dzieciom na porodówce, żeby ich nie pomylić, albo jak w dużej kostnicy praskiego szpitala przywiązuje się do kciuka trupa tabliczkę, żeby nie pomylić z innym. Kiedy przyjdzie pora, ściąga się te latające manekiny, i przymierza na nich suknie, fraki, spodnie zgodnie z zamówieniami, potem się szyje i znowu robi przymiarkę. I tak trzy razy rozprówa się i szyje, i cały ten czas bez jednej przymiarki z żywym człowiekiem i tylko z jego napompowanym zastępcą. Tak długo, aż surdut leży jak ulał i można go śmiało posłać franko albo płatne przy odbiorze. I każdemu pasował będzie tak długo, dopóki nie przytyje albo nie schudnie. A wtedy załatwi to przedstawiciel firmy, przyjdzie i zmierzy, ile kto przybrał albo spadł. Wszystko się wtedy na manekinie zmniejszy lub powiększy, i w zależności od potrzeby poprawi, albo uszyje się nowy frak czy mm, wojskowy mundur. I do czasu śmierci klienta magazyn pełny jest manekinów pod sufitem. Parę setek kolorowych tułowi wystarczy przyjść. I odnaleźć według rangi, bo firma wszystko ma posegregowane na sekcje. Sekcja generałów, pułkowników, podpułkowników, majorów, kapitanów, oberów i różnych wyfrakowanych facetów. Wystarczy przyjść, pociągnąć za sznurek i manekin niczym dziecinny balonik zjedzie w dół. I wtedy widać dokładnie, jak to wyglądał, kiedy ostatnio kazał sobie uszyć albo przerobić surdut czy płaszcz. Tak mnie to poruszyło, że postanowiłem. Kiedy już zdam egzamin kelnerski, też zamówię sobie w tej firmie frak, żebym i ja, i mój tułów unosił się pod sufitem firmy pewnie jedynej na świecie, bo coś takiego mogą wymyśleć tylko nasi. Później często mi się śniło, że to nie mój tułów, ale ja unoszę się pod sufitem pardubickiej firmy krawieckiej. A czasem wydawało mi się, że unoszę się pod sufitem naszej restauracji Złota Praga. Kiedyś koło północy niosłem mineralną temu przedstawicielowi firmy Berkel, temu, co nam załatwił dostawę aptekarskiej wagi i urządzenia cieniutko krojącego salami. Wszedłem bez pukania i zobaczyłem tego faceta siedzącego jak zawsze na dywanie. On, jak sobie podjadł, od razu szedł do pokoju i tam przebierał się w piżamę, więc siedział w kucki. A ja naprzód myślałem, że stawia pasjansa albo wróży sobie z kart, ale on uśmiechał się błogo, cały opromieniony szczęściem jak małe dziecko i układał na dywanie jedną koronówkę przy drugiej. Miał już ich pół dywanu i ciągle mu było mało, bo wyciągnął z aktówki następny plik banknotów i układał je starannie w rządek, i to tak dokładnie, jakby. Nadywanie miał namalowane linie czy kolumny, każdą stu koronówkę niby we wcześniej wyznaczony prostokącik, a kiedy dokończył rządek i rządki te zachodziły na siebie idealnie, niczym plastry pszczelego miodu, zapatrzył się tkliwie na te setki, klasnął tłustymi dłońmi, potem pogładził nimi policzki pełne dziecięcego zachwytu i trzymając tak twarz w dłoniach, rozkoszował się tymi banknotami. Później wrócił do przerwanego zajęcia. I znów okładał podłogę setkami. A jeżeli któraś była odwrócona na drugą stronę albo do góry nogami, kładł ją tak, żeby wszystkie leżały identycznie. Ja stałem, bojąc się kaszlnąć i odejść te pieniądze, niczym idealnie ułożone kafelki, to był straszny majątek, a przede wszystkim ten olbrzymi zachwyt i ta cicha radość otworzyły przede mną nowe perspektywy, bo ja też kochałem pieniądze ale na coś takiego nie wpadłem. Wtedy dopiero wyobraziłem sobie, że wszystkie pieniądze, które zarobię, na razie jeszcze nie setki, tylko dwudziestokoronówki, też tak będę układał. I patrząc na tego grubego, dziecinnego mężczyznę w pasiastej piżamie, poczułem olbrzymią rozkosz. Już wiedziałem i widziałem, że to będzie mój cel na przyszłość. Też się tak kiedyś zamknę albo zapomnę zamknąć, i mimo to układać będę na podłodze obraz swej potęgi, swych zdolności. Widok, który daje prawdziwą radość. Pewnego razu tak samo nakryłem pana poetę Tondę Jodla, który u nas mieszkał i na swoje szczęście umiał malować, więc zamiast rachunku szef inkasował od niego jakiś obraz. Tonda wydał w naszym miasteczku tomik wierszy. Nazywało się to Życie Jezusa Chrystusa. Co prawda własnym sumptem, no i on też cały nakład zabrał do pokoju i tam układał na podłodze jeden egzemplarz obok drugiego. Bez przerwy przy tym zdejmował marynarkę i wkładał. Taki był nerwowy przez tego Jezusa Chrystusa. Cały pokój obłożył tymi białymi książkami, ale wszystkie mu się nie pomieściły, więc wyszedł na korytarz i prawie do schodów dojechał z tymi tomikami. I co chwilę zdejmował i wkładał marynarkę. Kiedy się spocił, zarzucał ją sobie na ramiona, ale jak mu zimno dokuczyło, wciągał ją porządnie z rękawami, żeby zaraz się rozebrać, bo robiło mu się gorąco. I ciągle wypadała mu z ucha wata. Też ją na zmianę wyjmował albo upychał, zależnie od tego, czy chciał słyszeć świat wokół siebie. A nasi goście, jak tylko mogli, to temu poecie, który głosił powrót pod strzechy, i zresztą nic innego niż strzechy chat na pogórzu Karkonoskim nie malował, Zawsze robili jakiś kawał, bo on mówił, że zadaniem poety jest poszukiwanie nowego człowieka. Ale nasi goście go nie lubili. Zresztą, może i lubili, tylko że ciągle mu wykręcali jakiś numer. Ten poeta mało, że się w restauracji rozbierał i zaraz znowu ubierał, to jeszcze zzuwał i obuwał buty. I tak co pięć minut. Jak tylko zmieniał mu się humor z powodu poszukiwania tego nowego człowieka, zzuwał, i obuwał kalosze. Więc jak jest Zł, to goście lali mu do nich piwo albo kawę i wszyscy obserwowali, widelcami nie trafiali do ust, bo tak zezowali przy jedzeniu. A kiedy poeta wkładał kalosze i wyciekała z nich kawa albo piwo, to grzmiał na całą restaurację. Nasienie złe, głupie, występne, podstrzechy wam! I potem płakał. Ale nie ze złości, tylko ze szczęścia, bo to piwo wlane do kaloszy traktował jako wyraz uznania, że miasto się z nim liczy i, i chociaż nie okazuje szacunku, to uważa go za równego faceta. Tamtego razu, kiedy rozłożył swoją nową książkę nawet na podłodze korytarza, akurat z ubikacji szła sprzątaczka z kubełkiem i podeptała mu okładkę Jezusa Chrystusa. Ale tonda nie zwymyślał jej nasienie złe, głupie, występne, tylko każdy ślad zostawił i na tej prawie męskiej zelówce podpisał się. A potem sprzedawał Jezusa z odciskiem po dwanaście koron zamiast po dziesięć. Jednak ta książka wyszła własnym sumptem, więc było jej zaledwie 200 egzemplarzy, a Jodl miał obiecane że wydawnictwo katolickie w Pradze wyda dziesięć tysięcy tej książki i liczył całymi dniami, zdejmował marynarkę i wkładał i trzy razy się przewrócił, kiedy przybili mu kalosze. Zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć. Co pięć minut sypał też w siebie jakieś lekarstwo, no i ciągle był obsypany tymi proszkami niczym młynarz, kiedy rozerwie się worek z mąką. Jego czarny garnitur był cały biały, na piersiach i kolanach, a któryś z lekarstw, yy, neurastenin to się nazywało, to pił prosto z flaszki, i wokół ust miał taką żółtawą obwódkę, jak odrzucia tytoniu. I pił, i wsypywał w siebie te leki, a one właśnie sprawiały, że po pięciu minutach musiało mu być gorąco, brały go poty, i za chwilę robiło mu się zimno, i tak go trzęsło, że aż cały stół dygotał. No i mistrz stolarski wymierzył, ile metrów pokryłoby to życie Jezusa Chrystusa, pokój i korytarz. I tonda obliczył potem, że kiedy wyjdzie tych 10 tysięcy egzemplarzy, to będzie tego tyle, że jakby je położyć na ziemi, starczyłoby na wybrukowanie drogi z Czasławii do Hercmanowa. Że ta powierzchnia pokryłaby cały rynek, i wszystkie przylegające ulice historycznej części naszego miasteczka. Że jakby ułożyć jeden tomik wierszy za drugim, to utworzyłyby wstęgę przerywaną linię pośrodku drogi z czasławi aż do igławy. I takiego mi zabił tymi książkami ćwieka, że wciąż chodziłem po bruku naszego miasteczka, jakby to były rozłożone książki I wiedziałem. Że to musi być piękne uczucie Widzieć na każdym brukowcu Wydrukowane swoje nazwisko I dziesięć tysięcy razy Napisane życie Jezusa Chrystusa Tak Ale Tonda był zaniedłużny No i raz przyszła do niego Pani Kadawa, właścicielka drukarni Skonfiskowała mu życie Jezusa Chrystusa Dwóch parobków odniosło to w koszu na bieliznę A pani Kadawa powiedziała A właściwie krzyknęła Jezus, Chrystus jest u mnie w drukarni, i za osiem koron wydam panu zawsze jednego Jezusa Chrystusa. Na to tonda zdjął marynarkę, łyknął z butelki neurasteninu i zagrzmiał: Nasienie złe, głupie, występne. Odkaszlnąłem, ale pan Walden leżał sobie na podłodze przy dywanie, cały dywan był jakby we wzorek stu koronówek, usiane zielonymi banknotami. Pan Walden spoglądał na to pole wyciągnięty z tłustą dłonią pod głową, niczym z poduszką. Hm. – Wyszedłem. – Zamknąłem. – A potem zapukałem. Pan Walden zapytał. – Kto tam? – Powiadam. – Ja, Pikolak, przyniosłem mineralną. – Proszę – rzekł. Wszedłem więc, a pan Walden wciąż leżał na boku z głową ułożoną w dłoni, Włosy miał kędzierzawe, całe w brylantynie, liśniły te jego włosy, prawie tak samo jak brylanty na drugiej ręce. I znów był wesoło usposobiony, powiedział y, – podaj mi jedną i usiądź se. Wyjąłem z kieszeni otwieracz do kapsli, a mineralna cicho zaszumiała. Pan Walden pił, w przerwach wskazywał na banknoty i mówił cicho, pieszczotliwie, jak ta mineralna. – Wiem, wiem, tyś tu już był – a ja ci się dałem napatrzeć. Pamiętaj, pieniądze otworzą ci drogę na cały świat. Tego mnie uczył stary korew, u którego terminował. A to, co tu widzisz na dywanie, zarobiłem przez tydzień. Sprzedałem dziesięć wag. I to jest moja prowizja. Widziałeś kiedyś coś piękniejszego? Ty się czegoś dochrapiesz. Zapamiętaj to sobie. Coś w tobie jest, wiesz? Tylko, żebyś umiał się za to wziąć. Ale jak mówię, a on. Widziałem cię na stacji, jakbyś sprzedawał serdelki. Ja jestem jeden z tych, co ci dawali dwudziestkę, a tyś tak długo wydawał resztę do korony 80, że aż pociąg ruszył i pojechał. A ty. Pan Walden wstał, otworzył okno, nabrał z kieszeni spodni garści drobnych i rzucił na wyludniony rynek. Poczekał i palcem dał mi znać, żebym słuchał, jak monety brzęknęły i potoczyły się po bruku, i dodał: O, tak musisz umieć wyrzucać drobne przez okno, żeby drzwiami przyszły do ciebie setki. Wiesz? Akurat podniósł się wiatr i zrobił przeciąg, i wszystkie setki, jakby na rozkaz, uniosły się, podrgiwały, ożyły, i niczym jesienne liście przesunęły się w kąt pokoju. Posłuchajcie, co wam teraz powiem. Kupiłem sobie nową fibrową walizkę i ułożyłem w niej nowy frak, który uszył mi ten krawiec z Pardubic. Frak szyty na moim manekinie. Osobiście odbierałem ten frak i przedstawiciel firmy faktycznie nie kłamał. Zmierzył mi klatkę piersiową, obłożył mnie paskami pergaminowego papieru, wszystko to opisał, a kiedy skończył mierzyć, włożył do koperty, wziął zaliczkę i potem pojechałem po ten frak. No i frak leżał jak bulany. Ale mnie interesował nie tyle frak, ile ten mój nadmuchiwany manekin, to moje popiersie. I szef, on też był taki maleńki jak ja i chyba zrozumiał, że chce się wdrapać wyżej, ciągle wyżej, że zależy mi na tym, żeby być pod samym sufitem tego towarzyskiego kramu. Osobiście mnie tam zaprowadził. To było coś wspaniałego. Pod sufitem unosiły się popiersia generałów i dowódców. Opiersia czołowych aktorów. Sam Hans Albers kazał tu sobie szyć frak i też wisiał pod sufitem. Przez otwarte okno szedł przeciąg, i popiersia poruszały się jak obłoczki, jak baranki na niebie, kiedy dmucha jesienny wiatr. Z każdego popiersia zwisała cieniutka nić, a na niej była wizytówka z adresem. A kiedy przeciąg dmuchnął, wizytówki podskakiwały wesoło, niczym rybki złowione na wędkę. Szef mi wskazał jedną i przeczytałem swój adres. A potem ściągnąłem swoje po piersie. Faktycznie maleńki byłem. O mało się nie rozpłakałem, kiedy zobaczyłem obok siebie po piersie generała brygady i po piersie hotelarza pana baranka, ale potem roześmiałem się ze szczęścia, że trafiłem w takie towarzystwo. Szef pociągnął za jeden sznurek i powiedział, że szyję na ten Manekin frak. I że to jest minister szkolnictwa. I że jeszcze mniejszy jest tu minister obrony narodowej. I to wszystko tak mnie pokrzepiło, że zapłaciłem za mój frak i dodatkowo dołożyłem 200 koron jako drobny napiwek od maleńkiego kelnera, który odchodzi z hotelu Złota Praga i idzie do hotelu Cichy Kącik, gdzieś w Strańczycach, bo tam zaprotegował mnie agent handlowy trzeciej firmy na świecie, firmy Van Berkel. Więc pożegnałem się i pojechałem do Pragi. Przed południem wysiadłem z walizką w strańczycach. Padało. Musiało tu padać nie całą noc, ale parę dni. Tyle było na drodze piachu i błota, a przez pokrzywy lebiodej i łopiany pędził potok spieniony i całkiem beżowy, jak biała kawa, a ja brodziłem przez to błoto pod górę, tak jak wskazywała strzałka. Hotel cichy kącik. Szedłem na wzgórze. Ślisko było. Raz upadłem na kolano, a, a nade mną ciągnęły chmury. Po chwili niebo zrobiło się tak niebieskie, jak przydrożna cykoria powalona przez strugi deszczu. I tam na wzgórzu zobaczyłem ten hotel. Był piękny. Jak z bajki. Niczym jakaś chińska pagoda. Jak willa niesamowicie forsiastego faceta gdzieś w Tyrolu albo na Riwierze. Biały, z czerwonym falującym się ku górze dachem z klasztornej dachówki, okiennice na wszystkich trzech piętrach miały zielone i z żaluzjami, a każde piętro było odrobinę mniejsze od poprzedniego, także to ostatnie wyglądało jak śliczna altanka osadzona na szczycie tej budowli. A jeszcze nad tą altanką było takie maleństwo z samych zielonych okiennic, coś jakby wieżyczka albo stacja meteorologiczna w środku z aparaturą a na zewnątrz schorągiewkami, nad którymi na szpicu obracał się czerwony kogut. I na każdym piętrze, przy każdym oknie był balkon, a na taki balkon prowadziły drzwi, które tak jak okna miały żaluzje, otwarte, żaluzjowe drzwi. Zbliżałem się, ale nigdzie nikt się nie zjawił, ani na drodze, ani w oknach, ani na balkonie. Wszędzie cicho, tylko w powietrzu słychać było wiatr, który pachniał i można go było jeść niczym lody, jak niewidzialny, ubity na śmietankę śnieg, że można by go było jeść łyżeczką. Miałem wrażenie, że gdybym tak wziął bułkę albo kawałek chleba, mógłbym podjadać to powietrze niemal jak zsiadłem mleko. Wszedłem przez furtkę, alejki były wysypane piaskiem, które przepłukał deszcz, a gęsta trawa zrzęta i ułożona w kopki. Wroczyły między sosnami, z pod których rozciągał się widok na rozległe łąki. Trawnik był świeżo przycięty kosą i gęsty. A wejście do tego hoteliku, cichy kącik, wyginało się w mostek, z którego wchodziło się prosto w przeszklone drzwi. A te miały jeszcze jedne drzwi z zielonych żaluzji. Drzwi ułożone na białym marmurze. Taki szyk. Więc ten wjazd wyginał się i obrzeżała go biała balustrada, pod którą był skalny ogródek, alpinarium. A ja zwątpiłem, czy dobrze trafiłem i w ogóle, jeśli nawet jestem w hotelu, to czy mnie przyjmą, czy pan Walden to wszystko załatwił, czy ja, malutki kelner, w ogóle się panu cichemu do czegoś przydam. I naraz obleciał mnie strach. Nigdzie nikogo, nigdzie nie usłyszałem żadnego głosu, więc odwróciłem się i pobiegłem przez ogród, i wtedy rozległ się przenikliwy gwizd i to tak stanowczy, że zatrzymałem się, a gwizdek odezwał się trzy razy, ti, 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 a potem zagwizdało długo, odwróciłem się, a wtedy gwizdki były krótkie i jak, jakby ściągany przez jakiś sznur czy linę znalazłem się z powrotem przy przeszklonych drzwiach, którymi wszedłem. I o mało co nie wpadł na mnie tęgi gość który siedział na inwalidzkim wózku i dłońmi obracał obręcze kół, a z nalanej twarzy sterczał mu gwizdek. Teraz jednak obiema rękami złapał mocno koła, aż wózek zatrzymał się i to tak gwałtownie, że grubas przychylił się do przodu i cudem nie wypadł, tylko zjechała mu z łysiny czarna peruka, którą ten gruby facet sunął sobie z powrotem na tył głowy. Przedstawiłem się panu cichemu, a on przedstawił się mnie. I powiedziałem o rekomendacji pana Waldena, tego przedstawiciela renomowanej firmy Van Berkel. Pan cichy odparł, że czeka na mnie już od rana, ale wątpił, czy przyjadę, bo mieli tu oberwanie chmury. I żebym sobie odpoczął, a później pokazał mu się we fraku, to powie mi, czego ode mnie będzie wymagał. Ja nie patrzyłem, nie chciałem patrzeć, ale to ogromne ciało w inwalidzkim wózku. Samo przyciągało moje oczy: potężne ciało, żywa reklama opon marki Michelin. A jednak pan cichy, właściciel tego ciała, jakby się z czegoś niesamowicie cieszył, jeździł po ozdobionym porożami korytarzu tam i z powrotem, zupełnie jakby ganiał po jakiejś łące, tak dokazywał na wózku, na którym umiał jeździć pewnie lepiej niż kto inny chodzić. Teraz pan cichy gwizdnął, ale znowu jakoś inaczej. Jak gdyby ten gwizdek miał rejestry, i ze schodów zbiegła pokojówka w białym fartuszku na czarnej sukni. Pan cichy rzekł: Wando, to jest nasz drugi kelner, zaprowadź go do jego pokoju. Wanda odwróciła się. Miała piękne pośladki. I przy każdym kroku jeden z nich uwypuklał się, a jej włosy były upięte w czarny kok, ja zaś przez tę jej fryzurę. Byłem jeszcze mniejszy, ale postanowiłem sobie, że ta pokojówka będzie moja, że odłożę na nią forsę, obłożę kwiatami jej piersi i te pośladki. Myśl o pieniądzach dodała mi sił, które traciłem zawsze ile razy widziałem coś pięknego, a zwłaszcza piękną kobietę. Tak, ale ona nie poprowadziła mnie na piętro, tylko na taki podest, skąd schodami zeszliśmy na podwórze. I tam zobaczyłem kuchnię i dwa białe czepce kucharzy. I usłyszałem pracę noży i wesoły śmiech, a do okna przylgnęły dwie nalane twarze i duże oczy. Potem znowu śmiech, który oddalał się w miarę jak ja spieszyłem z moją walizką, a niosłem ją jak mogłem najwyżej, żeby jakoś zamaskować ten mój mikry wzrost. Nawet podwójne zelówki nic nie pomogły. Może tylko to, że chodziłem z podniesioną głową. Tak, że miałem wyciągniętą szyję. Kiedy przeszliśmy podburze i weszli do oficyny, to ogarnęło mnie rozczarowanie, bo w hotelu Złota Praga mieszkałem jak hotelowy gość, a tu dostałem pokoik dla parobka. Wanda pokazała mi szafę, otworzyła ją, potem przekręciła kurek i do umywalki pociekła woda, wreszcie odrzuciła kołdrę i pokazała, że pościel świeżo przebrana, a potem uśmiechnęła się do mnie z góry i wyszła. Widziałem przez okno, że kiedy szła przez podwórze, to nie mogła zrobić choćby jednego kroku, który by nie był obserwowany. Nie mogła sobie ta pokojówka pozwolić na to, żeby się podrapać albo żeby obetrzeć palcami nos cały czas, musiała tu chodzić jak na scenie, niczym w jakimś przeszklonym sklepie. Siedziałem, zdejmując zabłocone buty, a potem spodnie, otworzyłem walizkę, żeby powiesić frak. I jakoś tęskno mi się zrobiło za moim hotelem Złota Praga, za rajskimi. Wciąż tylko widziałem wokół siebie miasto z kamienia i tłumy ludzi, pełne place. Przez te trzy lata przyroda to były dla mnie kwiaty, po które co dzień chodziłem, skwerek i te płatki kwiatów, którymi panienkom u rajskich okładałem nagie brzuchy. Wziąłem frak i naraz zadałem sobie pytanie. Jaki był ten mój szef? Z perspektywy trzech lat z jego obrazu został mi tylko taki przecier. On i jego żona jawili mi się jako taki ekstrakt. Właściwie ten mój szef był jeszcze mniejszy ode mnie i podobnie jak ja wierzył w pieniądze. Za pieniądze miewał piękne panienki, nie tylko urajskich. On jeździł, a właściwie uciekał do nich przed swoją kobietą aż do Bratysławy albo Brna. Mówiło się o nim, że zanim go pani znalazła, zawsze zdążył przepuścić ileś tam tysięcy i że przed każdym wyskokiem przyszpilał do kieszonki kamizelki pieniądze na powrót i na piwek dla konduktora za odtransportowanie do domu. A jako że był maleńki, konduktor przynosił go przeważnie w swoich objęciach jak dziecko, zawsze śpiącego. Po takiej orgietce za każdym razem kurczył się jeszcze bardziej i przez tydzień był mały jak konik morski. Ale po tygodniu znowu go brało. Teraz przetłumielam sobie, że lubił popijać ciężkie wina, Porto, Algierskie, Malagę. Wszystko pił z niesamowitym nabożeństwem i cholernie powoli, jak gdyby nigdy przedtem tego nie pił. A przy tym, kiedy się trochę upił, robił się ten mój szef jakiś piękniejszy. Przez chwilę trzymał wino w ustach, potem Przełykał, jakby to było jabłko, i po każdym łyku oświadczał cicho: jest w tym sacharyjskie słońce. Czasem upijał się też z naszymi stołownikami i zawsze wtedy padał. A podochodzeni przyjaciele wzywali jego żonę, żeby przyszła zabrać swego małżonka. I ona przychodziła. Zjeżdżała windą z trzeciego piętra, gdzie szef miał cały apartament, spokojna, to nie był dla niej wstyd, gdzie tam. Wszyscy się jej kłaniali, szef leżał pod stołem albo siedział na krześle i spał na stole. Pani brała go za kołnierz marynarki, podnosiła bez wysiłku z podłogi, jakby to była sama marynarka. A jeżeli mój szef siedział, to zrzucała go, ale szef nie zdążył upaść, bo łapała go w locie i spokojnie lekko niosła w wyciągniętej ręce. On płynął w powietrzu, jakby to faktycznie była tylko marynarka. Szef zazwyczaj przytomniał i machał rączyną, na ile mu pozwoliła podciągnięta marynarka, a jego żona energicznie otwierała drzwi windy i tak, jak go trzymała, wrzucała tam mego szefa i słychać było tylko łomot. Wsiadała za nim, uruchamiała windę, a my widzieliśmy przez przeszklone drzwi, jak szef leży na dnie windy, a nad nim stoi jego kobieta i oboje wznoszą się na trzecie piętro niczym do nieba. Starzy bywalcy opowiadali, że przed laty, kiedy mój szef kupił hotel Złota Praga, to pani przesiadywała razem z bywalcami. Tu na dole był taki salon literacki, z którego ostał się chyba tylko poeta i malarz Tonda Jodl. Podobno dyskutowało się tu, czytało książki, a nawet grało sztuki. Ale też zawsze szefowa kłóciła się ze swoim mężem tak zawzięcie, że prawie regularnie co dwa tygodnie, tak się na punkcie romantyzmu i realizmu, albo smetany i Janaczka kłócili, że zaczynali oblewać się winem, a potem nawet bić. A jako, że szef miał koker z paniela, a szefowa zaś Foxteriela, to kiedy państwo brali się za łby z powodu literatury, wtedy psy też nie wytrzymywały i żarły się aż do krwi. Tak, to, to musiało być piękne. Chciałbym to zobaczyć. Dopiero po dwóch tygodniach połapałem się, dla kogo ten hotel został zbudowany. Przez czternaście dni nie mogłem się nadziwić, gdzie to trafiłem i czy w ogóle takie życie jest możliwe. Przez czternaście dni zarobiłem na napiwkach parę tysięcy koron, a moja pensja to raptem takie kieszonkowe. Kiedy jestem w pokoiku sam i przeliczam banknoty, bo jak mam wolny czas, to zawsze liczę pieniądze. Więc, mimo że jestem, to mam wrażenie, że sam nie jestem że wciąż mi się ktoś przygląda i, i tak od 14 dni. To samo zresztą wrażenie ma Oberkellner Zdenek, który robi tu już dwa lata i zawsze jest przygotowany na to, żeby przeskoczyć przez płot i na gwizdek jak najkrótszą drogą, zjawić się w restauracji, w której przez cały dzień nie ma właściwie nic do roboty. Kiedy Wyprzątamy restaurację i skontrolujemy zapas serwetek i obrusów, co nie trwa długo, i kiedy przygotujemy szkło i wszystkie sztuczce, wymienimy i skontrolujemy zapas serwetek i obrusów, to idę ze zdękiem, który ma kluczy do piwnicy przygotować napoje, sprawdzić czy mamy dość schłodzonego szampana i butelek eksportowego pilznera, a koniak wnieść na górę, żeby złapał właściwą temperaturę. Potem idziemy do ogrodu, a właściwie do parku. Tam wkładamy fartuchy, grabimy ścieżki i zmieniamy kopki siana. Co czternaście dni stare kopki się wywozi, a na ich miejsce zwozi świeżo skoszoną trawę albo podsuszoną, już prawie sianą, którą zgodnie z ustalonym wcześniej planem musimy ustawić tam, gdzie były te stare kopki. I grabimy ścieżki, z tym, że przeważnie robię to ja, bo Zdeniek ciągle przesiaduje w okolicznych willach u, jak on to mówi, pensjonariuszek ale to pewnie żadne pensjonariuszki, tylko myślę, że to jego kochanki. Samotne żony spędzające tydzień na daczy albo czyjeś córki przygotowujące się do egzaminów. Więc grabię i patrzę, jak od tyłu, przez drzewa albo od strony rozległej łąki wygląda ten nasz hotel, który w ciągu dnia prezentuje się niczym jakiś pensjonat. Wciąż mi się zdaje, że z głównego wejścia wysypią się dziewczęta albo jacyś młodzieniaszkowie z teczkami, albo że wyjdą stąd młodzi mężczyźni w wełnianych swetrach, a służący pociągną za nimi kije golfowe, albo też wyjdzie jakiś przemysłowiec. Służący wyniesie wiklinowe fotele ze stołem, a służący rozłożą obrus. Wtedy przybiegną dzieci i zaczną się przymilać do papy, a potem przyjdzie pani z parasolką, powoli zdejmie rękawiczki i kiedy wszyscy się rozsiądą, zacznie nalewać kawę. Ale całymi dniami nikt stamtąd nie wychodzi, nikt też nie wchodzi. A mimo to pokojówki sprzątają, codziennie zmieniają pościel w dziesięciu pokojach i ścierają kurze, a mimo to w kuchni są przygotowani jak na wesele. Tyle różnych potraw i dań się przygotowuje, jak na wielkie przyjęcie, jakiego nigdy nie widziałem i o jakim nawet nie słyszałem. Poza tymi ze sfer szlacheckich i z opowiadań Obera w naszym hotelu Złota Praga. Bo on pływał jako stewart na luksusowym parowcu Wilhelmina, tym co zatonął. A Ober akurat spóźnił się na rejs i podczas gdy on jechał pociągiem przez całą Hiszpanię aż do Gibraltaru z piękną Szwedką, która spóźniła się razem z nim, to ten parowiec akurat tonął. Więc ta opowieść o pierwszorzędnych przyjęciach na luksusowym parowcu Wilhelmina. Przypomina mi trochę to, co robiliśmy w tym zagubionym hotelu cichy kącik. I chociaż miałem powody do zadowolenia, to jednak często lękałem się, bo powiedzmy, zagrabiłem ścieżkę i ustawiłem leżak z tyłu, aż za drzwiami, ale ledwie zdążyłem się wyłożyć i wpatrzeć w ciągnące obłoki, a tutaj chmury płyną zawsze, ledwie się zdrzemnąłem. Już rozlegał się gwizdek, jakby za mną stał nasz szef, i musiałem gnać jak najkrótszą drogą w galopie, odwiązując fartuch. Przeskakiwałem przez płot, tak jak zdeniek, i wpadałem do restauracji, meldując się szefowi, który wciąż siedział w tym inwalidzkim wózku i zawsze coś go uwierało. Przeważnie sfałdowany koc, który trzeba mu było wygładzić. W końcu musieliśmy przewiązać mu wokół brzucha pas taki co to mają strażacy pas z karabinkiem. Podobno miała dwójka dzieci pana Radimskiego młynarza te dzieciaki bawiły się nad młynówką a na cyplu leżał Bernardyn kiedy chary albo wincek tak się te dzieci nazywały dogramoliły się do młynówki wtedy zanim zdążyło się pomyśleć że mogą wpaść do wody przychodził Bernardyn łapał za sprzączkę i odnosił harego albo wincka dalej od tej niebezpiecznej młynówki i my tak samo zahaczaliśmy za tę klamrę, i na krążku podciągaliśmy szefa do góry, tak żeby wózek mógł spod niego wyjechać, i pokazywaliśmy mu, co to mogło być. Potem wygładzaliśmy koc, albo nawet dodawaliśmy mu drugi, i znów spuszczaliśmy szefa do wózka. Był taki zabawny, gdy wisiał w powietrzu cały pochylony do przodu, a ten jego gwizdek zwisający pionowo z szyi ukazywał kąt, pod jakim wisi szef. A potem dalej krążył po sali, pokoikach i pokojach i układał kwiaty. Ten nasz szef cholernie lubił babskie zajęcia, a w ogóle wszystkie pomieszczenia restauracyjne właściwie to były pokoje wyglądały na mieszczańskie albo pokoje w małym pałacyku. Wszędzie były zasłony i asparagus, codziennie świeże cięte tulipany i wszystko, czym rok obdarzył, i zawsze dużo ciętego asparagusa. A szef komponował z tego piękne bukiety, i długo je poprawiał, podjeżdżał, coś tam zmieniał, cofał się, ilustrował nie tylko kwiaty, ale w ogóle, jak to wszystko harmonizuje z otoczeniem, i za każdym razem musiał położyć pod wazony inną serwetkę. Całe przedpołudnie zajmował się upiększaniem pokoi, a później zabierał się do przystrojenia stołów. Te były zazwyczaj tylko dwa, a nakrywało się najwyżej na dwanaście osób. I tak myśmy ze zdenkiem w milczeniu kładli na stole wszystkie rodzaje talerzy, widelców i noży, a tymczasem szef w cichym zachwycie przystrają kwiatami środek stołów i kontrolował, czy mamy zapas świeżo naciętych i zanurzonych w wodzie gałązek asparagusa i kwiatów, którymi w ostatniej chwili przyjdzie nam przyozdobić obrusy, tuż przed zajęciem miejsc przez gości. A kiedy już szef zlikwidował, jak on to mawiał, klimat restauracyjny i wniósł do swego hotelu Bidermajerowski wdzięk, odjeżdżał na wózku aż pod drzwi, z którymi będą wstępowali nasi goście i przez moment zatrzymywał się plecami do holu i pokoi, a twarzą do drzwi, koncentrował się tak przez chwilę, potem raptownie odwróciwszy wózek jechał, przyglądając się wszystkiemu tak, jakby tu był obcy, jak gość, który tu zjawił się po raz pierwszy i z podziwem rozglądał się po holu. A później... Jeździł od pokoju do pokoju i ze znastwem przypatrywał się wszystkim detalom, nawet upięciom zasłon. Wszystkie musieliśmy oświetlić, wszystkie żarówki musiały płonąć każdego wieczora po zakończeniu przygotowań. A szef był w takiej chwili piękny, jak gdyby zapomniał, że waży 160 kg i że dlatego nie może chodzić. I teraz jakby napawał cudze oczy, a potem te oczy odrzucał i brał swoje. Zacierał ręce i gwizdał. Tym razem jakoś inaczej. Wiedziałem już, że za chwilę przybiegną dwaj kucharze, żeby zameldować o najdrobniejszych szczegółach. Co jest z homarami i ostrygami, jak wyszło na dzień Alasuworow i co jest z salpikoni. Trzeciego dnia mojego pobytu tutaj szef rozpędził się i wpakował na szefa kuchni, bo stwierdził, że tamten dodał trochę kminku do medalionu cielęcego na pieczarkach. Później budziliśmy parobka, olbrzyma, który przez cały dzień spał i który zjadał wszystko, co zostało po nocnych przyjęciach. Przeogromne porcje, całe półmiski sałatek. Czegośmy nie mogli zjeść ani my, ani pokojówki, to dojadał i dopijał resztki z butelek ten parobek. No i był potwornie silny, więc ubierał się na noc w zielony fartuch i rąbał drewno na oświetlonym podwórzu. Nic innego nie robił, tylko rąbał drewno melodyjnymi uderzeniami siekiery. To, co pod wieczór naciął, rąbał przez całą noc. A ja zorientowałem się, poza tym słyszałem dobrze, że rąbał zawsze, kiedy ktoś do nas przyjeżdżał. A do nas zajeżdżały wyłącznie auta, samochody dyplomatyczne, po kilka wozów, zawsze tylko późnym wieczorem albo nocą. I parobek rąbał pachnące drzewo. I było go widać zewsząd, ze wszystkich okien, a nasze oświetlone podwórze i ułożone równo wokół drewno dawały poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, dwumetrowe chłopisko, rąbiące drewno, facet z siekierą, który kiedyś o mało nie zabił złodzieja, a trzech zbił tak, że sam ich zawiózł na taczce na postronek policji, parobek... Co to, jak któryś z samochodu złapał gumę, podnosił przednią albo tylną ośkę i trzymał ją w rękach, dopóki koło nie zostało wymienione. Parobek, którego prawdziwą rolą było jednak pokazowe rąbanie drewna na oświetlonym podwórzu, żeby go mogli widzieć nasi goście. Tak jak to jest z wodospadem na łabie. Napełniają zbiornik i czekają, aż przewodnik przyprowadzi gości, a na umówiony sygnał unosi się zastawka na górze i publika rozkoszuje się widokiem wodospadu. Tak samo było z naszym parobkiem. Muszę jednak dokończyć portret naszego szefa. Kiedy dajmy na to, oparty w ogrodzie o drzewo, liczyłem banknoty, naraz rozlegał się gwizd, jakby ten nasz szef był jakimś wszechwiedzącym Bogiem, albo. Ledwieśmy się ze zdęgiem uwalili na kopkach siana, tak, że nikt nie mógł nas widzieć, a tu już od razu słychać gwizdek. Jeden gwizd, niby na ostrzeżenie, żebyśmy pracowali i nie obijali się. Więc później kładliśmy się zawsze z grabiami, motyką czy widłami pod ręką, a jak zagwizdało, to szybko żeśmy wstawali, kopali, grabili, nosili na widłach przeciąśnięte siano, ale wystarczyła tylko odłożyć widły i znów rozlegał się gwizd. Tośmy się wzięli na sposób. Kładliśmy się i należąco niby to grabili, gmerali widłami, jakby te narzędzia były na niewidzialnych sznurkach. I zdeniek opowiadał mi, że podczas chłodów szef ma się jak ryba w wodzie. Gorsza sprawa z upałami. Wtedy prawie się roztapia, nie może jeździć wszędzie, gdzie by chciał. I wciąż musi być w pokoju z niską temperaturą, w takiej lodówce ale i tak ciągle wie o wszystkim i wszystko widzi, nawet to, czego widzieć nie może. Jakby na każdym drzewie i w każdym kącie, za każdą zasłoną, na każdej gałęzi miał szpicla. Podnieśliśmy się i poszliśmy na chybił, trafił ścieżką, którą jeszcze nigdy nie szedłem. A dróżka zaprowadziła nas pod trzy srebrne świerki. I ja stanąłem jak wryty. Zdeńka też zatkało. Złapał mnie za rękaw i wymamrotał. No, coś takiego. Przed nami stał maleńki domek. Taka chatka z piernika. Domek jakby żywcem przeniesiony z jakiegoś teatru. Doszliśmy, a przed nim była maleńka ławeczka i okienko tak malutkie jak do komórki w wiejskiej chałupie, a zamykane na klamkę drzwi jak piwniczne. Gdyśmy tam chcieli wejść, to nawet ja musiałbym się pochylić. Ale drzwi były zamknięte. Staliśmy więc i patrzyliśmy przez okienko dobre pięć minut, a potem spojrzeliśmy na siebie i, I chyba obleciał nas strach, bo czułem na rękach gęsią skórkę. W tym domku wszystko urządzone było dokładnie tak, jak w jednym pokoju naszego hotelu: identyczny maleńki stolik, krzesełka, wszystko jak dla dzieci: takie same zasłony, ten sam stolik pod kwiaty, i na każdym krzesełku siedziała lalka albo miś. Na ścianach były dwie półeczki, a na nich, zupełnie jak w sklepie, pełno różnych dziecinnych zabawek. Cała ściana zabawek, bębenki i skakanki. I wszystko starannie poukładane, jakby tu przed nami ktoś robił porządki. Specjalnie dla nas to wyrychtował, żebyśmy się wystraszyli albo rozczulili. Cała chatka setką dziecinnych zabawek. Naraz rozległ się gwist, nie ten ostrzegawczy, żebyśmy pracowali, a nie leżeli, to był gwist alarmowy, którym szef nas wzywa. Pognaliśmy więc skrótem przez łąkę i zylani potem, jeden za drugim, nożycami przeskoczyliśmy przez płot.